Mariusz, dobra, wrzuć tam to piwo. Thank you.
Dzisiaj! Weź się głową przerzuć tą piłkę! Nie, no pisz, ta piłka po prostu. Tak. Graj się tak miło! Nikt nie walczy, Dominik. Obrońca. Jeden walczy. Dawaj, Cicek. Graj, Stasiu. Dawaj, Cicek. Graj, to piłę. Tak się Dominik stoi i czeka. Idziemy Tomek, gramy już piło. Nie kiwaj. Oddaj!
Давайте, давайте, давайте. Руки, руки. Давайте, давайте. Thank you.
Zalíci. Brazo. Jarek ide. Tomek z Jarkiem, walczcie o coś o tą piłkę. Chłopaczek, no kto was wyprzedza? Dobrze, Jarek, dobrze było. Spokojnie to widzisz. Tak, spokojnie. Tak, bardzo dobrze. Tak nie ma to. Tomek!
Ah!
A to wiesz. Thank you.
Idziemy, Tomek, z tej strony, będzie wrzutka na tą stronę. Tomek! Mariusz, wejdź, Mariusz! Tomek, to jest za wrzutka. Rafał, teraz tu jest do ataku, mruk wejdzie. Tomek! Ktoś łatwiej do zdjęcia, ja. Pięknie! Ja!
Dobrze Andrzej, dobrze, idziesz sam teraz! Hej!
chłopaki, Marek Lotosą ma i wszędzie. Kiełbasa! Gola! Udasz to teraz! Bardzo dobrze to będzie. Dobrze. Do końca idziesz teraz za nim. Dobrze, idziesz tam!
Wejdziesz do ataku za Witka, tak? Na skrzydło. Dobra? Tylko mi tam grać. Niewiele czasu zostało i żebyś cofał się. Masz dużo siły. Trzeba zawodzić go pomóc. Jeżeli nie miał cały czas ataku, to raczej jest raczej płaszczy na kosztach. Dobra? Tam popatrz.
Kevinku, żebyś nie spadł. Żebyś nie spadł. Ja to boczni są dobrze, bo tym znowu boczni. To jest front! Oni się frontem do nas jest. Frontem do kibiców! Mówię, że to ambonę by u nas trzeba zrobić na przyszłą rundę. Nie, Kazek, ambony nie, tylko chodź, jakiś na 2 metry wysoki jakiś tam. No, no to coś tam nie. Ale nie, to na to szkoda robić to. Zrobimy, bo jak będą te stemple na te uroczystości, to zostaną i później będziemy. Patrzcie! Chłopa skakać bez rąk! Pazarek, pazarek! Co to mi mówisz? Sorry, chodź! Zosia, no zjedzą psy. Dobra,
Patrz! Brawo, ale tu jest Ej. Bóg! Ciąg teraz! Do bramki, inaj! Strzał! Bardzo ładnie! Dobra! Moja! Dobra! 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 Stój na linii, czekaj, cierpię. Idziemy do piłki. Nie bójcie się tam! Chodź za nim! Dobrze, 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 tak, chłopak. Patrz, chłopak! Chodź, chodźcie! Do Polski! Chłopak! 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 Ale nie w tą stronę! Dzień dobry! Kłaniam się. Pierwszy raz obrońcy się spóźnili. Czekaj na piłę! Polo! Polo! Pójdź, 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 spokojnie. Jedynka? Trzymaj nogi. Nasz? Graj, graj, graj! Kurde, brakuje strzału.
Muszą się sprężyć. O. Tu trzeba kurde dwie bramki strzelić. Myślę o wygranej. Pasowałoby ze trzy. Ja to wiem! Czekanie, Paweł! Ja tylko strzelam się tam. Trzymaj, trzymaj. Na mecz! No! Patrz kurde! No to teraz dubla! Teraz ciągnięcie! Cofnijcie się troszeczkę, ale gdzie jest to? No prawda, przyjdzie! Na rożny bloku! No! Chodź tu, teraz tam! Bala na linie! Przeszkadza, muszę drzewo wyrwać. Pod bramkę wszyscy! No tragista! Porządnie, rusza! Dobra! Dobrze! Teraz ją! Dobrze! Pierwsza! Ośmidło! Pierwsza, Tomek, pierwsza! Powrót! Bartek! Siedem! Nasi nie stworzyli żadnej setki, a ci już mieli czwartą. Don't
brama! Kurwa, nie trafi. Jak dostanę jeszcze trzy. Nie graj środka. No to nie graj na środek. I to już chyba szósta sytuacja w tym meczu. Powinno być cztery już. Oni się sugerują, że ten wychodzi. Pozycji się nie pokazuje też. No nie, jakoś dziwnie gra. Krótkie, krótkie. No ale to nie powód, żeby sobie dać tłuc. Nie no to... Tam ci są przyzwyczajeni do tych wymiarów, a ci trochę się gubią, no ale myślę, że się pozbierają w drugiej połowie. Ładuj! Kurde, no dobrze się daje spokojnie. Zbliżenie na skoku. Tak jest. Środka, bo jest wysoki, bo stopę. O widzisz. O widzisz, orły. No, to nie sędzia, tylko nasi zapierdolili. Pan idziemy to, wszyscy! Ja sobie ich nie cofnę, a stary wygrał. No nie, na się... No to dobrze. To było ładne. I to wygrają, ja jestem przekonany, że nasi wygrają. Idź za tym! Idź! Ja mam.
Dzień, następnym razem się uchyli. Ja, daj szybko! Idź balo! Balo twoja! Twoja balo! Szybko, ej! Skończysz, Jasiu! Spokojnie, Seweryn, sam! Sam! Idziesz sam! Sam idziesz! Sam! Wybij do biura, a nie klepcie ją tam na obronie! Tu ja zejdę z wojska! Idź! No! Te kontry trzeba uważać, bo to kurwa ma. Balo, skrzydłem! Idziesz! Karny! Ładny strzał. O, dziadek! Idą! Przejąć to, przejąć to! Dziadek! 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 Wyjdź za... Dobrze, Kali! Chciał grać, a nie kurde cofa. Ja nie wiem, czy... Seweryn do przodu! Seweryn, idź do przodu! Rusz się! Pójdzie piła daleko, no kurwa, nie ruszy się żaden. No nie mówiłem, no. Już wiadomo, że tu się kopie od bramki do bramki, to kurwa stoją na środku. To nie jest normalne boisko, że się kopie kurde kilka metrów. Seweryn do przodu! Mówię, że od bramkarza do bramkarza się No ale to kurde, trzeba wcześniej iść, a nie jak piłka leci.
Nie. Nie. No, aj. Drodzia. Wracamy, wracamy. Czemu się to? Jedzie go. Ale weź tam idziesz! Rzucaj! Panowie, ruch na polu karnym robimy! To jest srebro chyba. Tak. Dobrze! Teraz! Teraz! Wszyscy! Teraz zostawił się! Idziesz, sam idziesz! 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 Tacy dzisiaj jak wystraszeni grają. Idziesz! Chodźmy! Nie dzieje się cholery! Ale gdzie ci napastnicy, kurwa? Tam! Kłada! Kurwa! Musi wejść zawodnik w pełni sił, żeby pograć. Nie wyszło. Boba! Dobrze, Daniel, ale mi...
Nie, bo Mirek się zgodzi, tylko że zapisał sobie w protokół, no to no. Już trudno by trzeba to wszystko odkręcić. A z drugiej strony to oni tu atakują. Dali na obronie śpią. Całe boisko przeleci, żaden do niego nie dojdzie. Nie dojdzie. Trzyma go! Nie palić! No! Pieku! Bramkarz! I stać! Do przodu! Sewery do przodu! Do cholery! Do przodu! Przejmijcie to! Dobra. Teraz! Do przodu! Do obrońców! Za wolny to trudno. Jest
No oczywiście. Ładnie, brawo. Nie chodzi o to, no ale widzisz jak się zachowuje. Nie się popisuje grą, a nie takim kurwa hamstrem. Ale... No! Wiedziałem, że... Dobrze! Stryga, teraz ode! Brawo! Bardzo ładnie, litera! Brawo! Witra! Dobrze! Darek, stopnij za niego, Darek! Linia, linia, dobrze! Dobra! Nie chcę biegnąć. No to chwalę do niego. Dobra, Rafał. Kurde, fix, no. Tylko do przodu. Przyspieszyć. No, o to chodzi. Ja spaliłem!
Trzeba jechać do przodu. Źle wyrzucone. Ale nasi są lepsi, to widać. No widać. Lepsi. Będziesz miał tu kurwa trzeciego. Do przodu! Walczyć! Ale dokładnie do cholery! Andrzej, teraz cio! Andrzej! Kurwa, na czas grają. Pierdolnąć 16 metrów, a nie tak. Dupnąć no. Tam, żeby kurwa poprzeczka pękła, nie kurwa takie pieprzenie. No idę do końca. Niedługo już. Jeszcze raz! Ej, kurde! Oh.
Wyjdźcie Darek. Teraz, teraz, teraz! Jezus, baran ziemi! Zostaw, zostaw, wcześniej! Baran, zawsze wychodzą tu! Stopera Sewery! Na bramkę, Seweryn! Na bramkę! Dobra, ale wiesz. Nie cofać!
Co to kurwa obrońca? Byli czy nasz? Nasz. Co kurwa zrobił? Jezu! Andrzej! Starko żółt! Anoszo! Ej! 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 Na skrzydło prawe ktoś idzie! Kto gra na prawe skrzydle? Na prawe skrzydło i czwórka! Idź tam, zamykaj to skrzydło! Bolo! Znaczy srebro, kurwa, mi się mylę. Strzał! Dojdziesz, Andrzej! A mi walczy! Nie! Pięknie zeszły tego! Popatrz! Adam! No, właśnie kresu! Czarna sobota! Dziady jak pis. Wymagania mają za duże. Ej, zostaw tą dziewiątka! Patrz, Emo! Skąd patrzę, jak zasadzili te drzewa? Dalej to było. No tutaj zaraz. Rafałku, to będzie po lewej stronie. Ładnie tak sfilmujesz, żeby był. Tam. Po lewej to jedź powoli. No, zatrzymam się nawet, wiesz.
tu będzie po lewej stronie za tymi drzewami. Świetnie wygląda. Tam co te autobusy. Tak rozumieć.
reprezentacji, że nie mam praktycznie. Ja się panie klamowo. Krok! Od razu mam na praktycznym sensie. Kamel! Kamel! Ej, 3 złote! Aha! Aha! Wyciągnąłem z kieszeni. Co? Nie, nic. Kiedy wyciągniesz? Miałem gdzieś, to nie przyszło. To nie przejdzie aż w ogóle. To nie przyjdzie. Kasa. Kasa albo pójdziesz w kapel. Kasa albo pójdziesz. Za późno, wszystko jest za późno. Patrzysz, do góry. Chcesz mu w tym ostatnim miejscu? W domu. Usunął ikonę. Zdanie mojego zawodu.
Jacek to jest! Paweł, to nie, kibica rali, reality show! Zadyma! Kibica rali, patrz na pistolet! Buzy! Na pewno się wam da przyjechać, już się czujcie. To można kwestię chcieć na tego grilla przyjechać. No ja cię wezmę! Nie, zostaw go! Wezmę cię go! Zostaw! Uciekaj, Bonek, uciekaj się mnie! Uciekaj się mnie! Udało się, że im da. Przyjechał tędy, ale bardzo. O, jaka mu chuja. Na nikomu kolik, że chcę mnie pojeździć. Hałku! A zaraz byłem panie na drugą stronę. O, bardzo leci na niego. A mi chodzi. A dzisiaj śmiała, to już pierwszy polecił. Maciej by spalił tą kasetę, ja bym włożył się. Musi zostawić motylkę. Weź mu coś zostawić. Nie, nie. To trzeba zapytać się go, jak ci pozwolić do przyjść po mnie. Zakankę. Ja ci pomogę załatwić. Bo ja teraz tam robię, to by po klamkę wychodzę. Kawa z ziemi i ściemy. No on na linię z ziemi mi skopnie. Dzięki!
Teraz była muka jak nic. To teraz nie wiem, że dać się to zmienić. Ja spieszę piłka, fajnie się tak mu wytknęło. Cieszę. Nie było. Muka. Nie. O, nie trafiłem. A było? Nie. 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 Ale pan będzie na kółku. Takie samo przecież było tam. Co to? Nie widzisz, że to samo? Tam. Nie ma co zobaczyć. Na najlepszym miejscu byli. Jak to jest? To jest to, co jest.
idę, no nie, wchodzę go. I ja bym komuś poradził, wtedy wstałem. Temu gościu. Bo Krecik będzie grał na stoperze. Stopek na stoperze, pójdziesz na ataku, co? To jeszcze lepiej było, aby na stoperze grał w ręku. Na stoperze. Pat! O! Dobra, dobra. Michał tam podjechał motorem, on czterech idzie, tak jak się tam zobaczył, odpalić mu tam wycince i tak dał się. No pojedziemy się, nie mogę znowu, das na pijeść. Idziemy w tamtym domu? Tu jest. Ruma. A ty na to 3 złote? Co tak ma masz? 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 Przed nimi albo równo z nimi żyje. Ja już kiedyś, jak już na przykład gościu kopnie już wybije, to ty możesz wtedy uciec, nie ma problemu, ale w czasie ten, ale jak jeszcze jak się on nie kopnie, to nie możesz. A ja to mi wpadał jeszcze przed obręczem. To nie masz tu. Wtedy idę sam z piłką, nie miałem idę i przechodzę do obręczem. Nie masz tu. To jest twoja sytuacja. Na przykład, ty musisz poczekać do kółki dalej. Witek. W ogóle wybija tylko na przykład do łóżka, nie miało się nie mieć. Znowu! Ja to wyrywać, to ma się mieć. To jest takie... Nie, 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 nie. Ja to Nie, nie, nie.
Telek go zawiązywali z powietrza. Generalnie jak wypije się, zakręci i związać ładnie. Dziesiątka. Nie fajnie. Co? Każ kolejny raz rękę. Ale i puścili! Zostawili pułapkę w stajdowej. Rąbistą pułapkę, nie? Wracamy! Ja bym was zabijał. To teraz to tak. Nie było spalonego. Wracamy! Teraz oni w ogóle nie grali, nie? Czekaj, ja muszę sobie chodzić, żebym zabrali. Coś ostatnio wszyscy państwo. Chodziliśmy, grali z pani za Dunajce, nie? Ja ci się wszystko zerwie, te górki to wszystko zerwie. A czy? Kulery! Kulery! Kulery!
Maciek chciał na lewy zmierzał, zajmuj na prawo. Jaski grał cały i doszło dwa razy w piłkę. Dzisiaj grał Jaski? Nie, zajmuj. Jaski jest chory. Ej, co to dwa razy, tak, tam głowa też się nie zgodnie. Tylko miałeś dwa razy? Dzisiaj ja bym... Nie rodzina, ale ja mam głupia. Wariatowi się podzielę. Gdzie są to? O, Robert, tu mi się lepiej. A ja wiem, o. O kurwa. To jest pogoda. Pęgi Bilber. Takie ma do pęgi. Albo kolbie. To masz za to piwo. Piwo ty napojasz, bo panie. Jedziesz, Amelina. Nie jest to dla niego. Nie No nie! No nie gra, ja bym grała, to sobie to zrobię. Nie wiem, właśnie o tym. To A kto się dzisiaj wybija auta? Zabiję jeszcze. Ale nie wiem, że to jest.
Kaszcie się, ja się wyjdzie. Ja bym nie ręka była. Ja byłem pewny, że to już ten to leży. Ręka ma flet. Ja sobie jest przywrotki, odbiło się od tyczki. Tam. Pani do mnie dzwoni, to bo ja sobie nie powrotuszałem. Ale jak to wyglądało, żeby go to no tak, Jarek chciał wyjść, tak się wpadł. Ale mi normalnie siadł. Tylko że do góry, bo i on ją podkręcił. To ja mam też tak, bo on też tak. Rzuć nas tu porządnie. Ja się już nie wyłączony mam. Dobra, łapkę. Chodźmy dalej, on by tam Nie. On nie ma nie ma tych małych. No nie, ale taki. Taki tu nie miał raz to na rzecz. Na który? Dawno, dawno temu. Który zabawny? Tak. Taki blondy? Tak, on ma taki blondy i taki młody. Taki krótko. No, krótko. To nie jest Asigo. A Sixy. No, ale to nie. A jak to mówię? Asigo. Jak tam wyżej, już odpowiedziałem. To było często, poważnie, to było często. Dwóch sensów. Jeden na przykład biegał, tylko po linii, a drugi tam sobie harcował do linii. O, jak dostał w plery. Wierzymy cię, bo co mówisz? Nie no, był górny i jeden na górze, tak. A główny to jest tylko pilnował tam. To bardzo często tak. Trzech sędziów to aklaza, bo naprawdę to... To próba była, nie? To mają zrobić, bo tu oni to odebrać, ziom tutaj na nie? Tak, nie? Nie? To musiał wrócić. To nie widziałem, ono to miejsce, nie musiał. Jeden na wiatr, bo cię nie widział. Ej, Bartek, chodź tu. Ej, ty co z Tamelem grał, wiesz który, ten chłopak taki, to ma rozprawę w sądzie. I tu, z zjadownika wrzucił babkę z pianą butelką. Przez okno wrzucił butelkę. Przez okno?
No to z autobusu, jak ja Siko, gdzie ci się nie został, nie? Nie,
Nie, bo na dole... Podobno wygasł. Bo tu pewnie coś chodzi. I na dole jest... Gro! To jest tam. Gro! 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 Czapka, my! Na dole... Na dole... Na dole... Piana, taki... Co ci się zdało? Ten tak chodzi, tak. Tak chodzi. Ktoś go chłopie zobaczył na historii, nie poszedł, siedzi sobie tak. Ej, fajnie, że dużo widzę. Nie poszedł, pani by dopiero dorwało. To tak jak Jara się na Włosiu chebrać. Biegł z skarpetką rybki za to. Nie wiem, że jest. Nie wiem. Chodzę się do lustra z tym albo ja. Mieliśmy grać na polskim, nie? No nie graliśmy. Wracamy, wszyscy tak biegną, rozpędzeni. Biegnę, było się z koryta. Już chcę skręcać dupę, jak gleba do tyłu. No to pięknie kręci. Bo gleba. Tak jak ja z Sewerynem biegłem tutaj w drodze w zimie. Biegnę Sewerynem przede mną, ściganie mi się z podwójce. Biegnę Sewerynem, biegnę kona Hebrony. Ja się tak żołnierzę. Ty sam nie jest. Gdzie rządzamy kopii? Będzie z moją mamą w sklepu. Ej, Wiciu. Ja się podajcie, podajcie Rafał, 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 Trzymaj nam się, trzymaj nam się, trzymaj się, nie przychodzisz, ani nie daj do toczu. Było takie coś, tak ci siadło i tu, nie? Bardzo mi się, no to chodzi. Ale jak ty się wziął tam, co się zrobiło? Rafał, Rafał, a kawa jakoś tak? Nie, bo jemu też się podbiłali, no i ja ją tak wysiadło i mu tak wysiadło. Taka banda z hydromasami. Ja. Nie daj mu Krzysiek! Nie razy. 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 Dobrze, dobrze jest! Dobrze! Nie bądź tu! Gamy, 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 gamy,
Przejąć to, idziesz raz! Ej, to było... Nie, przedstawiam. A bez pociery. Bo jestem cztery, bo każdy musi pocierać. No to, że pot... A! No to, że się... Bo będę sobie grać. Ale będzie tak machał. O Jezus! Jezus! Kurde, to mi ręka odpadła. 7 minut jeszcze. Gdybyś tak machał, tylko tam. Ja nie mam Jomaka, ani Damiana. Nie ma Jomaka. Macie? Ale nie ma to. Daj, ja cię tak. Nie. No ja żebym się popatrzył. Nie, tak. Spalony! No to, że... O ta! Boże, taką piłkę! Ja nie, dokładnie. Wstawaj. Jaki on cię... Przejąć to, babki, do przyszłany boski! O nie! Nie daj! Jaki brudny! O, ty Boże! O, czekaj, ja cię oczepię! To nie chcę tak bardzo tak się napędzić, bo on się nie da się gdzie piłka w kierunku, gdzie ja nie mam, gdzie noga nie boli. To znaczy wtedy boli. Zamiast piłki leci noga. Tak z kadziora. Widzisz wieczorem!
Marcin, daj mu kartę. Nie, jak za nim odpisałem. Dajże mu kartkę! Dobra. Widzicie, kogo go ojciec znowu na mecz nie puścił. Pedał! Nie, trawę w zębach, z komorowym był ostatni. Ale jest w tamtym roku. Gaz! Druga piłka! Przejąć to! I teraz na dbanie. Głowa tak Daleko nie zajechali z krążkiem Czesi, no ale jednak w dalszym ciągu utrzymują się za bramką. Dobre, efektowne podanie tutaj, mimo tego krótkiego krycia, mimo takiej zaciętej walki o każdy metr, zdarzają się, jak widzimy, takie również finezyjne, efektowne zagrania. Zegar mistrzowskiej, więc wręcz precyzji wymagające. Reichel próbował odebrać krążek Szwedom, ale ci spokojnie za własną bramką. Ci dominują w tej chwili na lodowisku. Drużyna szwedzka ma zdecydowaną przewagę. Dziwnie odbił się ten krążek, silnie uderzony, ale jakoś uderzenie o bandę zamortyzowało siłę lotu krążka i zmniejszyło szybkość, stąd nie doszedł partner podającego. I teraz groźnie mógłby być gol samobójczy, bo to ten rykoszet mógł zbylić bramkarza Tomi Salo. Ale bramka szwedzki na posterunku. A atakował groźnie Martin Ruciński. Też hokeista z Montrealu, tak jak Mats Sundin. Jest tutaj, znaleźć można w obu zespołach kilka takich par klubowych. Sundin i Ruciński grają w Montrealu. Modin z drużyny szwedzkiej.
i obrońca czeski Paweł Kubina to zawodnicy Tampa Bay. Obrońca szwedzki Kim Jonsson i czeski napastnik Radek Dworzak to koledzy z New York Rangers. Rozpoczyna Matthias Elund. Nie ma uwolnienia, krążek się odbijał po drodze od zawodników. Mimo że wybity z własnej tercji, teraz sędzia zauważył, był bardzo blisko, zauważył, że szwedzki hokeista Mats Sundin potrącił zawodnika drużyny czeskiej, podciął mu nogę kijem, ten jeszcze efektownie skoczył, żeby zaakcentować ten faul. I to będzie kosztować Szwedów drugie w tym meczu osłabienie. Mats Sundin miał do tej pory czyste konto, nie siedział jeszcze na ławce karno, ale to jest dopiero jego drugi mecz w tym turnieju, a więc trudno się dziwić. Dla niektórych zawodników jest to już ósme spotkanie, dla większości. Spalony. Są głosy, że turniej mistrzowski w takim kształcie jest mocno rozwlekły, że za dużo tu jest meczów o nic, bo trudno emocjonować się spotkaniami, od których zależy trzecie czy czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej. Za mało jest takich właśnie spotkań, jak oglądaliśmy w ćwierćfinałach, kiedy to doszło do dramatycznych końcówek w meczu Kanada-USA czy też Rosja-Szwecja. To jest bardzo mocna rywalizacja, wyczerpująca przede wszystkim psychicznie, bo nie wystarczy dobrze grać, a trzeba też również być bardzo odpornym, walczyć do końca w każdym spotkaniu. To nie jest play-off NHL, gdzie można przegrać dwa spotkania i później odrobić te straty. Tutaj to się nie zdarza. Oczywiście wykluczenie Sundina natychmiast oznacza, że Czesi będą mieli inicjatywę. Są na tercji Szwedów, przynajmniej byli przed chwilą. Teraz PJ Axelsson sam wyprowadził krążek, bo przecież chodzi o to, by zyskać na czasie, by te dwie minuty jak najszybciej minęły i zleciały możliwie bezboleśnie. Takimi oto podaniami można wiele czasu zarobić. Krążek na siatce, a więc gra będzie przerwana. Nie dopuszcza się na ogół do takiego wybijania krążka z siatki, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Grozi po prostu niekontrolowanym wybuchem agresji ze strony jednego bądź drugiego zawodnika. Takich zapalnych punktów trzeba unikać. Dokonano już na odbywającym się w czasie mistrzostw w kongresie Międzynarodowej Federacji Hokeja podziału na grupy na rok przyszły. To nas bardzo mocno interesuje. Wiadomo, że reprezentacja Polski spotka się z wicemistrzem świata, z drużyną, która w tym turnieju zajmie drugie miejsce, a więc będzie to ktoś z czwórki: Czechy, Szwecja, Finlandia, USA oraz ze Słowacją i z Ukrainą. Tacy są nasi rywale. Oczywiście nastawiać się będziemy w tej fazie przede wszystkim na mecz z Ukrainą. To nie jest najlepszy układ, bo są teoretycznie słabsze zespoły, które mogłyby być do Polski dolosowane. Oczywiście nie mówimy o Słowenii, bo wiadomo, że Słowenia jako drugi Beniaminek też była rozstawiona. Tutaj był jakiś ostry atak na zawodnika czeskiej drużyny Filipa Kubę, ale nie widzę, by sędzia sygnalizował faul, a więc gra toczy się dalej. Nie będzie wykluczenia. Szkoda, że Polacy nie trafili na przykład na Austrię lub Włochy, bo te drużyny są chyba słabsze niż Ukraina. Chociaż i z Ukrainą można będzie nawiązać walkę, mam nadzieję. Trzeba po prostu odpowiednio się do tego turnieju, do tego meczu przygotować. Już za niebieskiej linii, Czesi wbili krążek do tercji ataku i dlatego Petr Czajanek
mimo że był w dobrej sytuacji, nie mógł strzelać. To jest najprostsza droga do utrzymania się w grupie A. Wygrać jeden mecz w tej pierwszej fazie, zagwarantować sobie miejsce w tej czołowej dwunastce i wtedy można już spokojnie, bez obciążenia psychicznego, walczyć o jak najlepszy wynik. Natomiast rywalizacja w tej dolnej czwórce jest bardzo trudna, bo jak wiadomo, tylko jedna drużyna z tej czwórki utrzymuje się na następny sezon w grupie A, nie licząc Japonii, bo Japonia gra w turniejach mistrzowskich na wyjątkowych prawach, a więc najłatwiej byłoby wygrać z Ukrainą i później już mieć spokój, a jeżeli się z Ukrainą wygrać nie uda, to pewnie dojdzie do meczu w reprezentacji Polski z Japonią, Słowenią i Włochami. W tych pojedynkach też nie jesteśmy bez szans, ale to dopiero za rok, 28 kwietnia, 10 maja 2002 roku w Göteborgu, Jönköping i Karlstadzie w Szwecji. W 2003 roku mistrzostwa miały odbyć się w Pradze, ale wszystko wskazuje na to, że tych mistrzostw w Pradze nie będzie. Są dwie propozycje. Czesi chcą się zamienić z Finlandią i wtedy mistrzostwa w 2003 byłyby w Finlandii, a w 2004 w Pradze. Jest również inna wersja, która mówi, że jako rezerwowym krajem gospodarzem mistrzostw na 2003 rok byłaby Kanada. Niezależnie od tego, Kanada zgłosiła chęć organizowania Mistrzostw Świata po raz pierwszy w ogóle w roku 2007. W 2005 mistrzostwa będą w Austrii, a w 2006 na Łotwie, co nieco dziwi, jeżeli chodzi o możliwości organizacyjne tego kraju, ale nie dziwi, jeżeli chodzi o miłość do hokeja i entuzjazm kibiców, zawodników. Na pewno znajdą się sponsorzy i te mistrzostwa na Łotwie na pewno będą udane. Ale wróćmy do meczu. Szwecja, Czechy 1-1 po 12 już minutach drugiej tercji, a więc półmetek spotkania za nami. Czesi mieli w pierwszej fazie drugiej tercji zdecydowaną przewagę, ale teraz po tej karze Sundina Czesi jak gdyby odzyskali teren i też są już groźni w tych akcjach ofensywnych. Kolejna akcja drużyny czeskiej. Jest tutaj Dopita, robi miejsce, szansa na strzał, ale nie zdołał sobie wypracować Dawid Wyborny pozycji do strzału w kierunku bramki Tomi Salo. Kim Jonsson, trójka, pod bramką 23 Solomonsson. Cztery gole już w tym turnieju. Z piętnastką walczy Henrik Sedin. Wygrywają Szwedzi ten pojedynek pod bandą, ale teraz taki rykoszet zmylił wszystkich zawodników. Najbardziej przytomny był Salomonsson, który wracał dopiero na niebieską linię, wracał do strefy neutralnej, nieoczekiwanie dostał krążek. Teraz Czesi, Paweł Patera z dziesiątką. No nie, znów wszystko wróciło do sytuacji sprzed tej kary szwedzkiego zawodnika. W tej tercji drużyna szwedzka dominuje na lodowisku, strzeliła jednego gola, uzyskując wyrównanie. To jest mało, bo tu chodzi o to, żeby tę przewagę zamienić na bramki, no ale podbudowa do tego jest. Szwedzi stwarzają sobie sytuację i są groźniejsi w tej tercji niż Czesi. Krążek wbity za niebieskiej linii, a więc...